Nazywam się Jan Wróbel, uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącego nr 12 i moja klasa ma to szczęście, że bierzemy udział w programie filmowym DCF-u. Program ten polega na tym, że na początku naszego pobytu w DCF-ie odbywa się spotkanie z jakimś specjalistą z dziedziny, z jakiejś dziedziny związaną z tworzeniem filmów, czy to ze scenarzystą, czy to było spotkanie też z reżyserem. A potem następuje seans filmowy. Spotkania te właśnie ze specjalistami były niezwykle ciekawe i interesujące. Dowiedzieliśmy się przez to wiele o kulisach powstawania filmu, jak to tak naprawdę wygląda, co trzeba robić, na czym trzeba się znać. I przybliżyło nam to po prostu proces powstawania takiej produkcji. I to tak filmów animowanych, jak i filmów normalnie aktorskich, ale jednak dla mnie przynajmniej tą ważniejszą częścią były seanse filmowe. Filmy były dobrane bardzo dobrze, żadnego z tych filmów nie widziałem wcześniej i nie wiem, jak to zrobiłem, bo po obejrzeniu ich myślę, że wszystkie powinny być mi już dawno znane. Każdy z tych filmów niósł ze sobą jakieś przesłanie, jakąś lekcję, niezależnie od tego, w jaki sposób były nakręcone, z jakiego pochodziły gatunku. Był nawet jeden film animowany, który też w moim odczuciu był naprawdę świetny. Po każdym takim filmie, kiedy wychodziliśmy z kina ze znajomymi i zaczynaliśmy wracać do naszej szkoły, między nami zawsze zaczynała się dyskusja. Wymienialiśmy swoje tam odczucia na temat tego filmu, nasze jakieś przemyślenia i to naprawdę jest teraz coraz rzadsze, że naprawdę dużo ludzi zbiera się, żeby porozmawiać o czymś takim i każdy ma swój punkt widzenia, więc każdy opowie trochę coś innego, każdy zrozumiał ten film inaczej i takie rozmowy już w sobie są bardzo rozwijające. Filmy też często miały ciężką tematykę, jak w przypadku na przykład filmu Ostatnia Rodzina, która też robiła wrażenie, jakby przypominała coś, uświadamiała. Po filmie w ogóle Ostatnia Rodzina postanowiłem, że trochę poszukam historii Tomasza Beksińskiego w internecie. No i zacząłem szukać jego historii, zacząłem słuchać jego audycji, zacząłem też szukać obrazów jego ojca, Zdzisława Beksińskiego i naprawdę myślę, że to coś dużego. Myślę, że gdyby nie ten film, nie natknąłbym się na nich specjalnie szybko, a naprawdę warto było poznać tak syna, jak i ojca. No i jeszcze kolejną, na pewno, no bez wątpienia, zaletą tych spotkań jest to, że filmy te można wykorzystać jako przykłady w różnych rozprawkach, bo wiele z tych filmów nadaje się do bardzo wielu tematów, co jest naprawdę przydatne, jeżeli chodzi o bycie w szkole na profilu humanistycznym. Więc zawdzięczam wiele dobrych pomysłów właśnie DCF-owi. Bardzo mi się podobało uczestnictwo w tym programie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy w nim uczestniczyć, bo filmy, dobre filmy są nie mniej ważne niż dobre książki, które są przecież lekturami. A myślę, że każdy powinien znać przynajmniej jakąś tam część dobrych filmów. I to chyba tyle. Do widzenia.